No i jesteśmy z powrotem. Miałem być za 2 godziny, jestem za półtorej. Ale co, będę tak siedział i czekał, aż te pół godziny minie, żeby było tak, jak powiedziałem? Nie mogę się doczekać, aż będziemy lecieli dalej w naszą przygodę. Witam wszystkich, witam Takeshi. Skocz na moment do malarki. No jest to taki, kurde, no idzie się, nie? Tutaj wszystko się pali, kurde. Teraz. Peter, witam też ponownie. Demonikan. No idzie się tak ciężko dosyć przez to miasto. Ale no, do zrobienia, powiedzmy. Ashen One. The gift of flame has taken root, and Uncle Gale will soon bring the pigment. Pigment, colored like the dark soul of man. A ten mówiłeś coś, tak ja się zwróciłem uwagę, że jak jest napisane, żebym tam skakał w dół, nie? Że nie zginę czy coś. To jest duch pokazany. To nie jest duch, który wygląda trochę jak ten właśnie koleś, który nas wciągnął tutaj do tego świata namalowanego. I wonder. Uncle Gale has found to właśnie ten wuj Gale, chyba, nie? Colored like the dark soul of man. I wonder the pigment. I wonder the pig. Widać było, że to on. A taki się wydawał niepozorny, jak nas prosił. Tam w tej kaplicy. Hello, sister. Wstałaś już? Gdzie w ogóle jest? Tu chyba teraz. No, ta droga jest dosyć upierdliwa. Dużo jest mocnych przeciwników, takich poważniejszych średniawek jest trochę więcej, nie? Te rycerzyki, te kurde bezgłowe skurwiele. Małe gówna narzucają klątwę, ale tutaj ewidentnie gdzieś nam się otworzy właśnie piękny skrócik. Miejmy nadzieję, że już niedługo, jak mi się uda tam dotrzeć. Ja się też przestawiam na nocki, ale nie udało mi się spać dłużej niż do 12 dzisiaj. Nawet do 12.30. No takie właśnie, kiedy zauważymy jakiś sens w bezsensie, to jest dobre, nie? W sensie, że... Ciężko powiedzieć, żeby ten świat był tutaj poukładany, ale kiedy się jednak coś ze sobą łączy, to od razu jest tak przyjemniej, nie?
jeszcze takich przeciwników mamy, kurde, droga długa do następnego ogniska chyba. Klątwa tak szybko wchodzi przy tych skurwielach. Znaczy uważam oczywiście, że motyw tego, że mamy poukrywane jakieś informacje na temat lore, to bardzo fajne, bo możesz sobie wszystko ładnie poukładać. Dla mnie na pewno nie byłoby problemem, gdyby było trochę jeszcze jaśniej pod względem na przykład ogólnym. A jakieś takie dodatki bym bardziej gdzieś tam znajdował i uzupełnił sobie ten cały świat, to wtedy by było dla mnie osobiście lepiej, ale to nie mnie decydować o tym, przecież to nie, ale jestem twórcą tej gry, nie? Prawie. Tak też jest git. Ale jakbym na przykład miał zadecydować o tym, to pewnie wolałbym, żeby jednak trochę więcej było tak jasne pod względem ogólnego tego, co się dzieje na świecie, a całą resztę to sobie można poznajdywać i połączyć na przykład, nie? Jakieś ciekawostki, jakieś inne tam. Ale spoko. Nie wiem. Kurwiela. Też dużo życia spierdala przy nich. I właśnie nam brakuje leczenia w pewnym momencie. Tam jesteś. No nie jest to Baldur. Skwitowy. Titanity, titanity, migoczące titanity. Ładnie. Zjadłem grudkę titanitu. No jeszcze tam będziemy chyba ten wątek domykać gdzieś kiedyś, nie? Nie możesz być taki mądry. Rozumiesz? Nie możesz tak robić. Ja pierdolę po prostu. Spierdalaj tam na dół. Pierdolić. Spierdalaj na dół tam. Ej.
uciec. Czemu nie przyjechałem? Mam nadzieję, że gdzieś niedaleko będzie ognisko. Nie jesteś na tyle mądry, żeby iść tutaj kurwa górą, rozumiesz? Wypierdalaj tam nawet. Obaj. Zajebał mnie tam, no kurwa. Tak dobrze szło. Niby można ich olać pewnie przebiec obok. Chuj. To był raz już na poprzednim streamie, nie? Ale nie wiem, czy nie muszę po prostu, bo może... Ja nie wiem, gdzie jest droga dalej nawet, kurwa. Może oni mi później będą przeszkadzać, bo powinienem ich zajebać. W sumie jakby mi tak, wiesz, po kolei wskoczył na głowę, to nie było problemu, to by było łatwe. O, noga mnie coś, kurwa, teraz. Krzywą nogę mam. Nie mogę tak brać. Czekaj. Gdzieś tu było ten inny pierścień. A dawaj ten. Zręczność sama zwiększona. Chuj tam z tym znikaniem. Większy damage. Nie jest to jakieś mega trudne, ale jest upierdliwe, no. Bo musisz po prostu cały czas to samo napierdalać, aż nie znajdziesz fucking następnego ogniska. Tych to zabijam, bo to jest łatwe, no nie? Nie wiadomo też, czy mnie nie będą gonić, no nie. Tak jest właśnie Dark Souls. Może taka się napisz książkę w świecie Dark Souls, skoro tyle wiesz, masz informacje na ten temat. Kurwa mać.
No dobra, ty jak zwykle jestem. I chodź w dupę. Katem. Jak, ale jak, ja rozumiem, że ty tego nie znasz z pamięci przecież, ale... Sam fakt, że to nawet czytasz, już znaczy o tym, że będziesz wiedział, no nie? Co nieco. Może napisz jakieś opowiadanie, nie wiadomo czy są takie, kurde, wiesz, gdzieś. Może ludzie by chętnie poczytali. Matko, whisky aż po grób. Możesz mieć rację, no bo jednak nie jest on na tyle spójny i oczywisty, żeby można było w niego wpleść jakieś dodatkowe przygody, no nie? W końcu chuj wie, o co tu chodzi tak do końca. Trzeba by po prostu jakieś swoje miejsca wymyślić, własne, no nie? Czy coś. Czekaj, idę stąd, wypiję. Albo właśnie jakieś przygody. No ciężko, no. Coś tam może by się wymyśliło. Dobra, trochę szybciej. Ale wiecie co? Chyba teraz pójdę po prostu tam, gdzie ten następny chce, żeby po prostu zobaczyć, co jest dalej. Chuj tam z tymi bezgłowymi typami, no, że później jak będę już chciał tam iść koniecznie, gdzie oni są, no to pójdę i zajebię. Ale no, mam wrażenie, że na razie mogę ich ominąć, iść tam, gdzie ten rycerz tam. Zaraz zobaczycie, o ile przeżyję to. Po prostu, żeby zobaczyć, co jest dalej, nie wiem, może będzie jakieś ognisko, kurwa, czy coś. W sensie, że chuj z nimi, idziemy tak. Zajmiemy tu. No to kurwa z tą kontrą. Idziemy tu górą, tam gdzie ten rycerz w lewo i tu. Muszę zobaczyć. Ciasto z łajna, dzięki. Muszę zobaczyć, szmaciarz. Obsrany, spierdalaj tam na dół, bo ci kurwa nie jest co. Dobra, spierdala, już mnie nie widzisz. Nie, mam ok. No, na przykład, nie wiem, w sumie. Dobra, chodźmy tu, zobacz, co tu jest, bo kurwa. Tu mało miejsca trochę. Tam się będę z nimi jebał do końca świata chyba.
co tu dają. Ale wiesz, na zasadzie, że wymyślić swoje na przykład, nie? Jeszcze jakieś lokacje, kurde, i umieścić w nich jakieś przygody. Może nam by, może, nie? Coś tam w sumie. Na zasadzie, że nie brać pod uwagę, znaczy wziąć pod uwagę ogólny stan rzeczy, świata, jaki został narzucony przez twórców, ale wymyślać zupełnie jak nowe krainy i tam wdrażać swoje historie. Takie wiadomo, że to niekanoniczne będzie, nie? To może być taki motyw dobry w sumie na napisanie, że wiesz, podróżujesz po jakichś zupełnie jeszcze takich, kurde, krainach, które chciałbyś zobaczyć w grze. Myślę, że to nawet mogłoby się udać. Okej, okay, mamy ubiór wiedźmy. Okej, okay, czyli to tutaj jest tyle, no to chuj, to muszę chyba... Aha, jeszcze jedna droga była chyba. Czy nie, czy mi się wydawało? Nie, wygląda na to, że to jest tylko to, czyli chyba muszę jednak się z nimi zabawić. Czyli to jest nasza główna misja. Ktoś deadlock? No ale teraz może... tamten stoi tam, chuj niech se stoi. Już pewnie zaraz mnie zauważy. O, zajebiście. Kurwa, mać. Pierwszy raz nie trafiłem, nie? Gdzie jesteś, kurwiu? Poszedł sobie. Ten mnie za to zauważył. Kurew. Obsrany chuj. Marnotrawny gówniak. Skurwiały. Ty się tam nie włącza, siedź tam. Może powtórzymy angielski. Stój tam, kurwa, nie możesz tu przejść. Ja pierdolę. Ten... No, zjeb się na ryj. Weź mnie trafił w powietrzu. Spierdalaj. Teraz będę moim problemem, kurwa, żeby było śmiesznie, nie? Włącza ten, kurwa, czarowa. Chuj, zasrany mnie zobaczył gdzieś tam, kurwa, teraz dźwięk czarowy. Ja pierdolę, na ile rzeczy to trzeba uważać, to chuj. Tam jest. Chodź tu, kurwa. Dobra, ten się wyłączył, idę po tego. No, zaznacz się. Dobra. Niech on wróci. Czyli chodzi o to, że mam iść na dół na razie.
kurwa mać. No, taki po prostu dać sobie jakieś tam pole do popisu, jeżeli chodzi o... Dobra, poszedł, ale wracam. Gdzieś tam, wiadomo, nikt cię nie zbeszta za to, że sobie wymyślasz coś, nie? A może ktoś by przeczytał jakieś ciekawe pomysły. Może nawet komuś by się spodobał pomysł nawet na, wiesz, na... Zajebiście. Na lokację na przykład. Gdyby chodziło o to, żeby wymyślał jakieś nowe krainy, miejsca. Zrobimy tak. O, tak wkurwiał ten czarownik już, że kurwa. Co za typ. Z jednym typem tyle jebania teraz będzie. Wracaj. Zostałeś jeden sam. Już leczenie mi się kończy. A komiks to już w ogóle by było cudo, no nie? Myślę. Poszedł po piwko. Masz piwko na dzisiaj, Lawarna? Dzisiaj jest poniedziałek ogólnie. Wczoraj byłem w sklepie i pani mi znowu musiała przypomnieć, że jest niedziela. Nie. To idź po piwo, czemu jeszcze nie masz? Panie, panowie, uwaga, progres. Jakiś. A tu jeszcze będą trzy następne skurwysyny, nie? Tu można iść coś. Idę tu. No, siema. Klątwa, kurwa. Te sekund, 5. A wezmę sobie chyba ten kamień oczyszczenia. Czekajcie, schowam się. Jak chcecie się iść, to zamów sobie do domu. Zadzwoń do... Niech ci taksówkarz kupi. Drogo, nie? Taksówkarz jeszcze, żeby kupował, kurwa. Kamień czyszczony. A w tym, jak masz... jak jest... jak to jest... Tutaj jest Just Eat, a w Polsce jakie jest to, że tak, że zamawiasz żarcie? Kurwa, to nie to miało być. Nie ta klątwa. Nie ten kamień wziąłem. Chuj wie, który to był. Pyszne.pl. To tam w niektórych restauracjach chyba można kupić, bro. To mógłbym ci przywieźć. No i faktycznie wyglądam jak człowiek. Chyba. W końcu. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.